W tym nagraniu przedstawię Ci kilka reguł, które pozwolą na obliczenie stopni utlenienia pierwiastków znajdujących się w danym związku chemicznym. Najpierw warto zapamiętać, że suma stopni utlenienia w cząsteczce musi być równa zeru, a w dowolnym jonie musi być równa ładunkowi jonu. I tak na przykład, jak masz cząsteczkę wody, to wodór ma tu pierwszy stopień utlenienia, a tlen ma minus drugi stopień utlenienia. Minus 2 plus 2 razy 1 daje nam 0. Sumaryczny stopień utlenienia cząsteczki wody wynosi 0. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład anion chlorkowy, to stopień utlenienia chloru w tym anionie wynosi minus 1, czyli tyle samo, ile wynosi ładunek jonu. Obojętny atom, czyli element, który ma tyle samo protonów, co elektronów, na przykład atom sodu, ma zerowy stopień utlenienia. Podobnie atomy chloru w cząsteczce chloru również mają zerowy stopień utlenienia. Jeśli przeanalizujemy układ okresowy pierwiastków, to możemy zaobserwować pewne trendy stopni utlenienia poszczególnych elementów w związkach chemicznych. Grupa pierwsza układu okresowego pierwiastków to metale, litowce. Tutaj na chwilę pominiemy wodór, bo on rządzi się odmiennymi prawami i nie należy do grupy litowców. Wszystkie litowce mają jeden elektron walencyjny, a także nie odznaczają się dużą wartością elektrojemności. Więc wszystkie te atomy, tworząc związki chemiczne, będą oddawać swój jeden elektron walencyjny, a zatem będą tworzyć jedno dodatnie jony, kationy. A co za tym idzie? Wszystkie metale znajdujące się w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków w związkach chemicznych przyjmą pierwszy stopień utlenienia. Przejdźmy do drugiej grupy w układzie okresowym pierwiastków, czyli do berylowców. Berylowce mają raz, dwa elektrony walencyjne. Są to metale, a więc w związkach chemicznych również będą tworzyć kationy. Tym razem kationy dwudodatnie. W trakcie tworzenia związków chemicznych będą one oddawać oba elektrony walencyjne. W takim razie w związkach chemicznych będą one przyjmować plus drugi stopień utlenienia. Teraz przejdźmy do 17 grupy w układzie okresowym pierwiastków. Przejdźmy do fluorowców. Fluor rozpoczynający tą grupę jest najbardziej elektrojemnym pierwiastkiem, więc kiedy będzie on tworzył heteroatomowy związek chemiczny, zawsze będzie przyjmował elektron. Do oktetu elektronowego na ostatniej zapełnionej powłoce fluorowi brak już tylko jednego elektronu, dlatego też będzie przyjmował tylko jeden elektron. Będzie miał on minus pierwszy stopień utlenienia w związkach chemicznych. Pozostałe fluorowce podobnie mogą przyjąć jeden elektron, a tym samym będą miały minus pierwszy stopień utlenienia. Ale w odróżnieniu od fluoru mogą one również przyjmować inne stopnie utlenienia. Patrząc na układ okresowy pierwiastków, możemy określić najniższy i najwyższy stopień utlenienia fluorowców. Oczywiście z wyłączeniem fluoru, bo on, jak już Ci powiedziałam, przyjmuje tylko minus pierwszy stopień utlenienia. Najniższy stopień utlenienia pozostałych fluorowców to minus pierwszy stopień utlenienia. Natomiast najwyższym stopniem utlenienia będzie siódmy stopień utlenienia. Dlaczego? Otóż fluorowce znajdują się w 17 grupie układu okresowego pierwiastków, a to podpowiada nam, że mają 7 elektronów walencyjnych. Gdyby zatem oddały wszystkie te elektrony, to przyjęłyby siódmy stopień utlenienia. Przejdźmy do 16 grupy w układzie okresowym pierwiastków. Tlenowce. Mają one 6 elektronów walencyjnych. Do konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego brak im już tylko 2 elektronów. Dlatego najchętniej będą one tworzyć związki chemiczne, w których przyjmują minus drugi stopień utlenienia. Jeśli natomiast chodzi o najwyższy stopień utlenienia w grupie tlenowców, to będzie to 6 stopień utlenienia. Tlenowce mogą oddać 6 elektronów walencyjnych. 6 stopień utlenienia możemy spotkać na przykład w związku chemicznym, w którym znajduje się siarka. W tlenku siarki 6.
Wróćmy do wodoru, który pominałam przy omawianiu pierwszej grupy w układzie okresowym pierwiastków. Wodór ma tylko jeden elektron, więc może ten jeden elektron oddać w trakcie tworzenia związku chemicznego, albo też może do tego elektronu dobrać sobie jeszcze jeden elektron, dzięki czemu uzyska dublet elektronowy i przyjmie korzystną energetycznie konfigurację elektronową najbliższego gazu szlachetnego, helu. Dlatego też wodór w związkach chemicznych może przyjąć plus pierwszy stopień utlenienia, albo też minus pierwszy stopień utlenienia. W połączeniach z niemetalami będzie miał on pierwszy stopień utlenienia. Natomiast w połączeniach z metalami będzie miał on minus pierwszy stopień utlenienia. Weźmy taki przykład. Tlenek wodoru, woda, albo metan. Tu wodór ma pierwszy stopień utlenienia. Natomiast w wodorku litu albo wodorku sodu wodór przyjmie minus pierwszy stopień utlenienia. W tym wodorku elektrojemność sodu wynosi 9 dziesiątych, natomiast elektrojemność wodoru wynosi 2,1 dziesiąta. Wodór jest bardziej elektrojemny, więc w tym związku bardziej przyciąga do siebie elektron walencyjny sodu i stąd możemy przyjąć, że ma minus pierwszy stopień utlenienia.